Jak to zwykle bywa, w Warszawie dzisiaj jest zimno, pada deszcz, jest w ogóle nieciekawy i oczywiście jak zwykle jest mało czasu, bo dzisiaj razem z ekipą biegamy pomiędzy Naczelną Prokuraturą Wojskową a siedzibą Kancelarią Premiera, gdzie za chwilę kończą się obrady rządu. No ale słysząc słowo gorlice, odbierając telefon, gdzie widnieje Maciej, gdzie widnieje Edek Wresiło, no człowiek musi stanąć i tak chwileczkę się zastanowić i tych parę ciepłych słów i pomyśleć i powiedzieć. Kochani, bardzo się cieszę, że obchodzicie jubileusz, bardzo się cieszę, że w moim rodzinnym mieście, którego wyjechałem kilkanaście lat temu, ale w którym cały czas jestem zameldowany i w którym cały czas płacę podatki, powstała telewizja. Czego należy Wam życzyć? Abyście się nie zmieniali, abyście robili w dalszym ciągu to, co robicie. To, że jesteście telewizją dla widzów, a nie telewizją dworską, to jest Wasza zaleta. I tak niech zostanie. Oczywiście pracując w tej branży musicie się spodziewać tego, że nie będzie nagród, a będą często skargi, osoby niezadowolone. Często się zdarza również procesy sądowe. Tych procesów pewnie Wam nie życzę, ale życzę, żebyście się nie zmieniali. I co jeszcze ważne, żebyście trafili na satelitę, bo oczywiście teraz odbiór regionalnej telewizji w Gorlice jest ogólny, można oglądać u nas w mieście w telewizorach, można w internecie, ale chciałbym, żebyście byli na satelicie, żebym mógł również w Warszawie Was oglądać. Kochani, nie zmieniajcie się, no i czego można Wam życzyć? Powodzenia i tak trzymać. Specjalnie w okazji jubileuszu regionalnej telewizji Gorlice z serdecznymi pozdrowieniami dla Was, dla całej ekipy, dla wszystkich widzów, Darek Bohatkiewicz, Wiadomości TVP, właśnie spod siedziby TVP, a my, pada deszcz, lecimy dalej. Trzymajcie się i powodzenia!